wrócić w ciągu. HBF. Roman Cezary, SP3 Halina, Barbara Franek. Okej, potwierdzam, także nie ma problemu. Wszystkiego dobrego, trzymaj się, powodzenia. No i do kolejnych spotkań. Jest tu 5 WRC, SP3 Halina, Barbara Franek. To jest ten intkowe radio HR2040. Moc tutaj pełna. Pozdrawiam i uciekam, bo tutaj wołają mi na ognisko. Tu 3 Violetta dam Y. I tu jest przemiennik nasz w Jemiołowie, który bardzo ładnie chodzi, krótka antenka. 2 waciki, telefon militarny Blackview, radio FM-owe i radio DMR-owe, moc 2 waty. Bardzo ładnie się spisuje w terenie. Ja go używam już 2 lata. Żadnych problemów. Polecam wszystkim kolegom krótkofalowcom. Można z nim nurkować. Nic mu się nie będzie działo. Sprawdzony przeze mnie. Łagów to miejsce, gdzie co roku krótkofalowcy się spotykają w większej grupie. Ze względu na pandemię. Spotkaliśmy się w tym roku w takiej bardzo malutkiej grupie, tylko kilkunastu osób. No i chciałem Was tutaj z tego Łagowa pozdrowić. Tu jest SK3 Violetta Adam Y. Mikrofon do Ciebie, kolego. Waszego czasu będę na chicagowskim, także może się usłyszymy. Zależy tutaj, że 260, która jest w Polsce, która tutaj jest w Chicago. Jeżeli mogłeś mi tylko powiedzieć. I to będą na dwie starze się umawiać na Chicago. 260-18 jest grupa.
jakie trzeba by było wymagania spełnić, żeby dostać, otrzymać numer grupy taki identyfikacyjny? Czy to jest jakaś duża, długa procedura? Długa, duża, zajmuje trochę czasu, jakie będą mi trzeba spełnić? I to wszystko z tego właśnie. Hotspot. Witaj na przemienniku Stefan Roman, Krzech Grażyna. Zapraszam do łączności. Connecting to VE3YEL repeater. Connected. Ja mam tutaj jeszcze telefon. Dobra, pójdziemy na telefon. Nie ma problemu. Włączyć. Może trzeba jeszcze coś w L albo coś w L. Wtedy zobaczymy, że działa.